Cześć, z tej strony Konrad, a to jest kolejny odcinek vloga poświęconego e-bike'om. Dzisiaj opowiem Wam o zupełnie nowych zestawach Rapid, o nowych silnikach, o tym, że nie potrzebujemy już torby na baterię i o tym, w jaki sposób montować baterię w case'ie. Zaczynamy! Na pewno wiecie, że od dawna jestem wielkim fanem torby do montażu baterii i sterownika w e-bike'u. Uważam, że to jest rozwiązanie fajne, bo jest rozwiązaniem uniwersalnym. Natomiast od dziś zmieniam zdanie. Torba już nie jest tam do niczego potrzebna za sprawą zestawu Rapid S1100 i 2100. Zestawy te zastępują odpowiednio dawne S1000 i dawne S2000. Moc zestawu pozostała całkowicie bez zmian, natomiast dość mocno zmieniła się kwestia montażu. Zestawy te zostały przystosowane całkowicie pod baterię w case'ie. Wyklucza to też konieczność użycia saszetek i toreb do pomieszczenia sterownika. Najlepiej pod tym względem wypada zestaw S1100, dlatego że sterownik całkowicie zniknął jako osobne urządzenie na naszym e-bike'u. Znajduje się on w podstawie baterii, dokładnie tutaj, w tym miejscu. Ze sterownika i z tej podstawy wychodzą już odpowiednio przewody dalej do silnika, do wiązki hermetycznej na kierownicę i do czujnika pas. Warto zauważyć, że podstawa baterii to nie jest sama bateria. Sterownik zawsze zostaje na stałe zamontowany na rowerze, a my możemy dowolnie wymieniać baterie, które przychodzą na wierzch. To bardzo fajne i wygodne rozwiązanie, dlatego że na ramię naszego e-bike'a nie musimy kompletnie nic dodatkowego wieszać. W przypadku S2100 musimy dodatkowo zamontować sterownik w ładnej, plastikowej, pasującej do baterii obudowie. Ważne jest to, że nie zajmuje on dużo miejsca i wygląda fajnie. Dodatkowo zestawy zostały wyposażone w silniki nowego typu, które zastępują stare MXUSy. Silniki Rapid różnią się przede wszystkim grubszymi, bardziej wytrzymałymi osiami i lepszymi, czyli bardziej żywotnymi czujnikami Hala firmy Honeywell. Silniki te wyposażone są też w metalową osłonę przewodu w miejscu, gdzie najczęściej ulega ono uszkodzeniu. Dodatkowo wszystkie silniki Rapid mają 3-letnią gwarancję realizowaną na terenie Unii Europejskiej. To jest zdecydowany upgrade. Warto dodać, że w przypadku zestawu S1100 mamy do wyboru dwa silniki. Po pierwsze, najlżejszy przekładniowy silnik, jaki udało się do tego zestawu dobrać, waży około 3 kg i nazywamy go Superlight. Drugi silnik jest absolutnie cichy i bezprzekładniowy, ale waży niewiele mniej niż silnik od zestawu S2100. Czyli z jednej strony mamy lekkość i delikatne mruczenie przekładni w tylnym kole, albo dużo większą masę i absolutną ciszę. Wybór należy do Was. Pamiętacie, jak w jednym z poprzednich odcinków opowiadałem Wam, jak za pomocą papierowego szablonu sprawdzić, czy bateria w case pasuje do naszej ramy? Ta część jest akurat bardzo prosta, ale prawdziwe wyzwanie występuje przy montażu. Otóż większość rowerów posiada otwory montażowe pod bidon w dolnej części ramy. Podstawa dokująca do baterii posiada otwory w górnej części. Nie do końca to do siebie pasuje i w tej sytuacji mamy trzy możliwości. Pierwszy sposób to montaż baterii do góry nogami. Nie jest to do końca poprawne, ogólnie bateria cały czas spoczywa na bolcu zamka zabezpieczającego i nie wygląda dobrze, a nie jest rekomendowane na dłużej niż chwilę. Drugi sposób to wstawienie w ramę nito nakrętek. To z kolei wymaga stabilnej ręki i odrobiny wprawy. Wstawienie nito nakrętek w ramę w żaden sposób jej nie osłabia, ale jednak wymaga odrobiny odwagi, kiedy trwale modyfikujemy ramę naszego roweru. Dzięki temu mamy możliwość montażu baterii od spodu roweru. Trzeci sposób, czyli używamy specjalnego adaptera. To moim zdaniem najlepsze rozwiązanie, dlatego że pozwala w sposób absolutnie bezinwazyjny relokować otwory pod bidon na wysokość taką, którą potrzebujemy do montażu baterii w case'ie. Tego typu adapter powinien być dołączany w standardzie do każdej baterii w case'ie. Pytajcie o to w dobrych sklepach z bateriami. To tyle na dziś. Cześć!